No możesz. Grzegorz, uważamy, że byłeś dzisiaj najlepszym polonistą na boisku. Co ty na to? Nieważne, kto jest najlepszy, bo boli ta porażka, bo myślę, że z przebiegu meczu remis byłby sprawiedliwy. Szkoda, bo po naszych dwóch prostych błędach dostaliśmy te bramki. Nie powinno nam się to przydarzyć, ale taka jest piłka. No dalej jesteśmy liderem i jesteśmy w grze. A kto lideruje, wiadomo, że jest to miłe, ale ja się nie czuję. W żaden sposób nie jest to dla mnie pocieszeniem dzisiaj w tym spotkaniu. No wiesz, teraz się zrobiła taka sytuacja, że po prostu już nie można nic przegrać do końca. Z Legią też trzeba wygrać już w zasadzie. Chyba, że coś pogubią po drodze. Jak uważasz? Zgubią coś po drodze, czy nie zgubią? Znaczy my nie chcemy patrzeć na Legię. My musimy się skupić na sobie. Teraz mamy Otwock. Mówię, na pewno dziś ten mecz trzeba głęboko przeanalizować i już koncentrujemy się na Otwocku, a Legia nas nie interesuje, patrzymy tylko na siebie. Jeżeli wygramy wszystkie mecze 3 do końca, to zapewniliśmy sobie miejsce w baraże. Siły nie brakuje na razie? Nie no, ciągniemy ile fabryka dała, tak więc jak widać 90 minut biegamy i staramy się ile możemy. Fajnie, to dziękujemy Ci za dzisiejszą grę. Dziękuję.